Po raz 32 balony zapełnią leszczyńskie niebo i to już wkrótce. Zaczynamy od przyszłego tygodnia, od środy. W środę przyjeżdżają ekipy. Po południu planowany jest pierwszy lot. Później loty czwartek rano i po południu, chociaż zastrzegam, że w czwartek po południu wyjeżdżamy do Dolska. Następnie w piątek rano i po południu. W sobotę również powtórka z piątku rano i po południu i w sobotę wieczorem zakończenie imprezy. Po raz kolejny łączymy mistrzostwa również z przyjazdem młodych zawodników. Dokładnie tak. Razem z Pucharem Enea Leszno rozgrywane będą Mistrzostwa Polski Juniorów. Zmieniliśmy termin w ogóle imprezy, bo impreza zawsze odbywała się we wrześniu. W tym roku zrobiliśmy w sierpniu, gdyż tydzień po naszych zawodach rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Juniorów, które rozgrywane będą w Grudziądzu, więc chcieliśmy, żeby dla chłopaków był taki trening zarówno polskich pilotów, jak i zagranicznych. Także przyjadą do Leszna, potrenują i pojadą do Grudziądza. Chociaż przyznać muszę, że nie do końca nam ten pomysł wyszedł, bo liczyliśmy na większą ilość zagranicznych pilotów, tych młodych, którzy przyjadą i potrenują nad polskim niebem i dopiero pojadą do Grudziądza. Jak zawsze będzie padało wiele pytań, o której startujecie, skąd startujecie, gdzie będzie można znaleźć takie informacje? Tak, to są standardowe pytania mieszkańców Leszna i okolic. Po raz kolejny pragnę zaprosić na nasz profil na Facebooku, gdzie staramy się naprawdę na bieżąco udzielać wszelkich informacji. My również dowiadujemy się, skąd rano balony polecą, przynajmniej w jakim kierunku. Od dyrektora sportowego na odprawie, która odbywa się na pół godziny przed lotem. Wtedy dostajemy informacje, jakie są konkurencje, w jakim kierunku balony polecą i wtedy na pewno na Facebooku te informacje będziemy podawali. No i oczywiście, jak zwykle, zapraszamy mieszkańców Leszna okolic na nocny pokaz balonów. Oj tak, tradycją w Lesznie stał się nocny pokaz balonów. W tym roku nocny pokaz, podobnie jak to było w roku ubiegłym, odbędzie się na lotnisku w piątek. Także zapraszamy mieszkańców Leszna i okolic już gdzieś mniej więcej od godziny 18, bo tam będą również lotnisko Leszno zapewnia jakieś atrakcje dla tych najmłodszych. Także no balony powinny się pojawić, myślę, około godziny 19 będzie to lot do konkurencji, a później gdzieś koło 20-20:30 będzie już ten nocny pokaz. I teraz ważna informacja, bo wiele osób jadąc na te pokazy dalej myśli, że balony będą latały nocą. Wiemy, że to jest absolutnie niemożliwe. No jest to niemożliwe. Balony mogą latać tylko i wyłącznie zaraz po wschodzie słońca i kończyć loty przed zachodem słońca, także niestety balon może się delikatnie unieść na linię na metr, dwa nad ziemią, ale latać niestety nie latamy. My nie mamy świateł, w związku z tym lecimy z siłą i kierunkiem wiatru, w związku z powyższym nie możemy sobie wystartować i nawrócić i wylądować na lotnisku. Także a lądowanie w przygodnym terenie po ciemku jest dla nas po prostu niebezpieczne. Pozostaje liczyć na to, że będzie dopisywała Wam w tym roku pogoda, no i zapraszamy wszystkich do patrzenia w niebo. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, żeby od środy popołudnia wyglądać w leszczyńskie niebo. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i będzie kolorowo. Planowanych jest, przynajmniej zapowiedziało swój udział, 26 pilotów, plus dodatkowo 7 pilotów, którzy będą latali poza konkursem w tak zwanej fieście. No i jeszcze pozostaje nam podziękować sponsorom. Bardzo chciałabym właśnie podziękować firmie Enea, która po raz kolejny jest z nami, jest sponsorem generalnym i tytularnym naszej imprezy. Oczywiście bez naszego kochanego miasta i wsparcia miasta Leszna też by ta impreza na pewno by się nie mogła odbyć. Głównym dostawcą gazu jest firma Gazpol, która jest z nami od 32 lat, której bardzo serdecznie dziękujemy. Także i również wszystkim pozostałym sponsorom, miejskim spółkom, firmie Warta i wszystkim innym, którzy nam pomagają, żeby ta impreza mogła się odbyć i balony się pokazać na leszczyńskim niebie.